Cześć, ja jestem Cedy i witam was w materiale z GeoGuessera w odcinku trzecim. Jeśli nie wiecie co to jest, to ja nagrywałem tę grę półtora roku temu. No i właśnie grę. Może nie do końca to jest gra. Jeśli chcecie dokładnie się dowiedzieć co to jest, to możecie zajrzeć właśnie do poprzednich filmów, ale pokrótce też postaram się mniej więcej wyjaśnić o co tutaj chodzi. Więc jest to program, który polega na tym, że zostajemy rzuceni na mapy Google'a, po których możemy sobie w trójwymiarze się poruszać i musimy za pomocą tego, co zobaczymy, domyślić się, w którym miejscu świata jesteśmy. Tak to w skrócie można opisać, zaraz zobaczycie jak to działa w praktyce. No i w grze doszło coś takiego jak Challenge Mode, więc mogę ustalić wyzwanie, które wy będziecie mogli również zrobić, więc mamy tutaj 5 map, na każdą będziemy mieli 3 minuty. I żeby w to zagrać, właśnie wchodzicie pod ten link i od razu będziecie mieli po prostu wszystko przed sobą, tak? Najlepiej to zrobić przede mną albo w trakcie, bo jak już będziecie wiedzieli co gdzie jest, to nie ma sensu potem tego robić, bo no, wszystko na 100% byście zrobili po tym, jak aż będziecie widzieć wyniki po obejrzeniu filmu. Ale tak, zaczynamy. Mamy 3 minuty na odgadnięcie, w którym miejscu jesteśmy. Mamy tutaj możliwość obracania się, tak? Chodzenia po mapie, żeby właśnie odkryć, gdzie jesteśmy. I jak na razie taka dosyć, powiedzmy, nie do końca może biedna, ale no, taka dzielnica fabryk, tak, jakieś obrzeża może miasta. No, industrialna dzielnica, tak to się mówi, chyba tak. Nie wiem, wygląda to tak troszeczkę na takie amerykańskie fabryki, szczególnie te tiry takie charakterystyczne. Chociaż może nie wszystkie. Czy to pisze po rusku? Kafe Stiekpo. Stiekpo? Stiekno? Nie wiem, nie ma czasu na to, żeby czytać wszystkie napisy. Ale ruskie tu są. Tak, jesteśmy w Rosji. Mother Russia. Cuka bliat. CPDPCS. Co? Okej, okay. Czy coś ze mną jest nie tak, jeśli nie znam tej flagi? Bo nie znam tej flagi. O, fajnie, że mi zamazaliście, co chciałem przeczytać. Można tu też się poruszać nie tylko myszką, a strzałkami, co ja też staram się robić, ale troszeczkę to bywa kłopotliwe, gdy przeskoczymy w zupełnie inne miejsce. No chodźmy w takim razie w tą stronę. Wiemy, że porozumiewają się tutaj ludzie po rosyjsku. Ludzie jeżdżą rowerami. Gdzie na świecie ludzie jeżdżą rowerami? O, prawie wszędzie. Tak myślę. Kolejny znak. Takie znaki. Gdzie są na świecie takie znaki? Myślę, że wszędzie. Gdzie ludzie jeżdżą Fordami, takie jak tam gdzieś pojechał w oddali? Myślę, że wszędzie. Okej, okay, jakieś roboty tutaj robią. Drogowe. O, to jest taki też chyba charakterystyczny dla Rosji samochód, ten, który tam pojechał. Mogę się cofnąć? A w tą stronę chcę... O, taki samochodzik. Tak mi się wydaje, że to jest dosyć charakterystyczne. O, mam jechać w tą stronę. Dobra, lecimy na szybkości. Jest jakieś miasteczko. Całkiem przyjemne. Trzeba przyznać. No więc jakbym miał już wybierać, to bym wybierał Rosję. Ale gdzie Rosję? Nie wiem. Mamy 40 sekund na wybranie. Musimy to zrobić właśnie w czasie tego czasu, tak? Przed ukończeniem. Musimy wybrać miejsce na mapie. Bloki. Metal. Igolog. Ugolog? Truwy. Uczyłem się rosyjskiego dawno temu, więc troszeczkę umiem, troszeczkę nie umiem tą cyrylicę. No zostało 10 sekund, no wiem tyle, że to jest Rosja. Znaczy nie wiem. Tamta flaga szczególnie mnie troszeczkę... tutaj? Bardziej tutaj. Okej. Okay. W sumie, no to była Rosja. A ja strzeliłem w Moskwę, tak? Ale to nie była Moskwa. To nie była Moskwa, to była... Ufa, byliśmy w kosmosie. Nie wiem, co mogło wskazywać, że byliśmy tutaj. Znaczy, no taka centralna Rosja, tak? Ale myślę, że to wszystko, ten cały obszar wygląda tak troszeczkę... bardzo podobnie, więc w sumie jestem całkiem zadowolony z tego wyniku, bo mogło być równie dobrze gdzieś tutaj to wszystko, tak? A to bym miał dużo mniej punktów, więc okej. Okej, powiedzmy, że okej.
Mapa druga, 3 minuty. To jest ciekawe. To mogą być jakieś Indie. To może być jakaś tutaj, jakaś Indonezja, czy tego typu rzeczy. Nie wiem, wydaje mi się, że to mogą być właśnie Indie. Ale ciężko dokładnie powiedzieć. Nie znam się akurat na takich rzeczach, no. Zaraz, zobaczmy na mapie, powiedzmy. Gdzieś tutaj, myślę, że gdzieś tutaj mogłoby być, ale równie dobrze, mogłaby być to też Tajlandia. Tak myślę, Tajlandia, Indie, czy coś jeszcze by mi tu pasowało? No, Meksyk to nie jest, zdecydowanie, tak ten język. A, to może być jakaś Indonezja. Ale nie, jeśli miałbym wybierać, to myślę Indie gdzieś tutaj, Bombaj? Też może być to Bombaj. Bangkok? Chyba nie. India, tylko gdzie w Indiach? Nie wiem gdzie w Indiach, mamy jeszcze 1,5 minuty, więc zobaczmy, czy uda mi się coś jeszcze tutaj ciekawego wykminić po tym, co jest mi dane. No ludzie sobie jeżdżą na rowerach, ale ludzie na całym świecie jeżdżą na rowerach. Też jak cyrylicę troszeczkę rozumiałem. Cyrylica oczywiście alfabet rosyjski, tak, ale... Święte krowy? Haha. Nie wiem, czy takie święte, ale... Ale to już jest jakaś podpowiedź. Święte krowy to Indie, tak? Tak, chyba, tak. Są... zdjęcia na drzewach. Same drzewa takie troszeczkę tropikalne. Te pojazdy właśnie bardzo mocno. No właśnie, raczej Indie, ale może być to też Tajlandia. Raczej nie Tajlandia. No są to oczywiście no, kraje blisko siebie, tak? 50 sekund nam zostało. No ja nie wiem, czy jeszcze dużo mi się uda tu wymyśleć, bo... no wszystko, co jest napisane, tak? Wszelkie napisy są raczej... Po takim języku, którego nie znam. Bangladesz, haha. No, tak myślałem. Jeśli nie Tajlandia i nie Indie, to musi być Bangladesz. Bangladesz duży nie jest. Jest bardzo mały, 20 sekund mi zostało. Dobra, strzelam, że tutaj. No, to już jest bardzo przyjemny strzał. 4,5 tysiąca punktów. No tylko i wyłącznie ten znak mnie uratował. Jakbym nie wiedział, że to jest Bangladesz, to bym strzelał, myślę, gdzieś tutaj. Więc też troszeczkę punktów bym dostał, ale... Ale spoko. Jestem zadowolony. Runda druga za nami. Byliśmy tylko 160 km oddzieleni od naszego celu. Czy jesteśmy w Polsce? Te lasy bardzo ładne. Myślę... No wygląda to mi na Polskę na pierwsze wrażenie, tak? Ale równie dobrze może być, mogą być to jakieś Niemcy, Francja i tego typu kraje. No takie znaki to myślę nie do końca. No dużo mówią. Jakiś znak bardziej z językiem konkretnym, tak? No parking. Tajr, czyli ruskie? Jakaś Ukraina? Znaczy, wygląda to ładnie, muszę przyznać. Znaczy te przystanki autobusowe może nie są takie piękne, tak? Tajr. Znaczy tak mi się wydaje, że to jest Tajr. No cóż, jedziemy dalej. Jak na razie długa droga, dużo nie mówi. Sobie ludzie stoją przy samochodzie. Gdzie w jakim kraju mogą ludzie przy samochodzie stać? Myślę, że to może być Polska. To może być równie dobrze Ameryka. To może być równie dobrze Brazylia. To może być dobrze również Białoruś. Gdzie mogą ludzie przy samochodzie stać? Znaczy, to jest ewidentnie klimat europejski, tak? Plus... Te napisy troszeczkę wyglądały na rosyjskie. Nawet bardzo wyglądały na rosyjskie. Z chęcią bym jeszcze jakąś tabliczkę zobaczył, która by mi mogła coś powiedzieć. Bo jak na razie pusta droga, którą sobie idę do przodu. No nie rozczytam niestety, za daleko jestem znaku. Więc chyba jedyne co mogę zrobić, to jechać dalej niestety. Szkoda, ale... Szatan, ej, w jakim kraju może mieszkać szatan? To może być Rosja.
Szatan jedzie... Szatan sobie jedzie, tak spokojnie. Tak przemierza sobie, zwiedza sobie szatan, tak? Wycieczka. Nie wiem. No to już jest jakaś podpowiedź. Kraj szatana. To jest już ciekawe bardzo. No sama droga dużo nie mówi. O, sobie idę do przodu. 30 sekund zostało, come on. Cokolwiek. 20 sekund, no zaraz będę musiał się poddać. Okej, koniec, muszę strzelać. Białoruś? Strzelam pomiędzy. Może tutaj nawet bardziej? Zobaczmy. Trafiłem, trafiłem. Okej, czyli ruskie jednak i to podobnie jak wcześniej. Jakaś droga między Szymszurka i między Ustie Kundiasz. Kokszara, Kokszamary, Sidelikowo, Posad, Marliński, blisko Wołgi. Okej, no była faktycznie Rosja, tak? Ale znowu, no takie coś, co mogło być wszędzie praktycznie, tak powiedzmy, że tutaj, na tym obszarze. Więc znowu 2000 punktów, 1000 km oddalenia, no nie jest to wynik najlepszy, ale jest to wynik okej. Jak najbardziej. Mapa czwarta przed nami. Wow, to wygląda pięknie. Od razu się rzuca w oczy. To jest fajne miejsce. W 2009 roku robione zdjęcie. Dzień dobry. Proszę sobie zwiedzać. Tylko, że no są góry. Tylko nie wiem, gdzie takie góry mogą być. Cześć, dziadek. Czy to są kości dinozaura? Czy dinozaury istnieją? To są kamienie, ale... To może nie są kamienie. Może one tylko wyglądają jak kamienie. No góry. Czy to są góry europejskie? Nie sądzę. Ale jakie to są góry? Nie mam pojęcia. Jak na razie sobie chodzę, próbuję znaleźć cokolwiek, co nie jest... niczym. Bo mi to nic nie daje kompletnie. No ładne widoki, trzeba przyznać. Pomożesz? Nie, idziesz sobie. 2014, 2009, 2013. No wygląda to ślicznie, ale... Nie wiem, co to może być. Nie wiem. Jest to ładne, bardzo ładne. Ale gdzie może być takie miejsce? Wszędzie. No wygląda to świetnie. Tylko, że nie wiem, gdzie to jest. Wygląda to przepięknie. Kurczę, no nie wiem. Strzelałbym w jakąś chyba Azję. Tabliczka. Zon Pastorale, Camping Interdit, Garde Vos Chiens. A brzmi jak taki Brazyliano i w ogóle. To nie jest Hiszpania. Nie ma mowy, że to jest Hiszpania, tak? Portugalia też nie sądzę. Afryka nie wydaje mi się. Azja, ten język taki nie do końca azjatycki. Bardziej bym stawiał tutaj. Na Peru. Ekwador. Chile. Argentyna. No te okolice jakoś, mam 30 sekund. Owieczki, hej owieczki. Ej, świetne. Ej, bardzo ładne miejsce, tylko że... Strzelam, że... Peru. Ale nie wiem. Zobaczmy. Hiszpania jednak? Okej. Okej. Naprawdę? Ej, ładnie tam jest. No... Czyli pierwsze jednak skojarzenie, że Hiszpania było dobre. Okej. Tu mnie macie. No, język mi kojarzył się od razu z Hiszpanią, tak? Tylko, że ja nie wiem, jakiego języka w Peru używają. Albo w Chile, Argentynie.
Ale że Hiszpania? No, okej. Bardzo ładne widoczki. 8 punktów zdobyłem, świetnie. Okej, ostatnia mapa na uratowanie honoru. A pierwsze wrażenie, Amerykano albo Europa? Dwie te rzeczy mogą być. Na razie duża droga. Czerwona trawa. Czyli szatan jednak w Rosji był, tak? No. To była dobra podpowiedź w sumie. No. Że szatan to w okolicy środka Rosji mieszka, chowa się. Znaczy nie do końca się chowa, gdy podróżuje sobie busem, tak? Na spokojnie. Ale dobrze myślałem, tylko znowu. Tak samo z tą Hiszpanią. Dobrze kminiłem na początku, ale potem coś mnie tak... Może jednak nie... No to mi nic na razie nie mówi zupełnie. Minuta minęła. Do not cross median. No nie chodzić przez środek, tak? Domyślam się. Strzałka w... do przodu. Gdzie może być strzałka do przodu? Jaki to może być kraj? Gdzie ludzie myślą, żeby iść do przodu? Okej, tiry amerykańskie, bardzo. Czyli faktycznie, znów pierwsze skojarzenie jest dobre, tak? Muszę trzymać się tych pierwszych skojarzeń. Okej. A ręka na klawiaturę? Zobaczmy. Jakieś jakby tak rejestracja była, czy coś takiego. Fordzik. No samochody bardzo amerykańskie, tak? To na pewno jest Ameryka. Tu już nie mam pytania. Pytanie mam, w którym dokładnie miejscu Ameryki? Bo tego na chwilę obecną nie wiem. Nie wiem, mam prostą drogę, którą sobie idę. I idę. I idę. I idę. I troszeczkę bezskutecznie jak na razie. A jak na razie nic nie znajduję. No sobie tutaj robią różne rzeczy ludzie. Sobie żyją na spokojnie, a tym człowiek leci i próbuje dowiedzieć się, gdzie jest, bo się zgubił. W sumie zgubić się w takim miejscu nie byłoby przyjemnie. Znaczy w sumie, no... By się zatrzymał jakiś samochód. Znaczy nie wiem, czy są ludzie w Ameryce tacy mieli, że jak się wystawi rękę, to ktoś się zatrzyma i pomoże dla biednego człowieka. Może by ktoś pomógł, jak nie, no to trzeba iść do jakiegoś miasta, poszukać jakiegoś sklepu i jakieś informacje by się wykminiło. Ale gdy muszę... mogę jedynie latać po ulicy i ta ulica się ciągnie w nieskończoność, no to troszeczkę... Arkansas, Mississippi, Alabama? Alabama? Tennessee? O Jezu, Kanada jednak. Okej. No Kanada i Ameryka to dosyć podobne rzeczy. No ale kompletnie nietrafione. Ale to nie było łatwe. Okej. Zobaczmy. 10 tysięcy punktów. A z jakoś myślę 30, może 25. Nie jest to wynik zły. Nie jest to wynik świetny. Może być. Co się stanie, gdy zobaczę rezultaty? Aha. No tą Hiszpanię strasznie zepsułem. Tą Kanadę też nie do końca. Tutaj Bangladesz udało się wykminić, ale no to znak miałem, ale też gdzieś tutaj na pewno bym trafił. Tutaj. Zawsze za bardzo w lewo strzelałem. No szatan mieszka. Nie, szatan mieszka tutaj. Dosyć blisko Moskwy. No niestety. Ale jestem zadowolony. Jeśli też wykonaliście, to możecie napisać, jak wam poszło wynik. Jeśli oczywiście robiliście to fair, bez żadnych podpowiedzi. Znaczy, no, mogę potem sobie sprawdzić te wyniki sam, więc jeśli zrobicie te wyzwanie, to ja tutaj będę widzieć. Więc zachęcam, no już wiecie. Więc, no tyle. To był GeoGuessr. Nie wiem, mi osobiście się to niezwykle podoba. Bardzo lubię sobie od czasu do czasu w to zagrać. Pytanie, czy chcecie więcej materiału z tego? Bo poprzednie dwa odcinki były tak, powiedzmy, spoko przyjęte, ale też tak niekoniecznie spoko, więc zobaczymy, jak się ten przyjmie, bo to jednak było półtora roku temu. A teraz może być oczywiście różnie, więc... Dzięki za oglądanie, dajcie znać, czy chcecie więcej, dajcie znać, jak wam poszło. Do zobaczenia i cześć!